To jest program DMC, to jest pierwsza 10, za chwileczkę numer 1, bo ci graliśmy same na czerwono zaznaczone utwory. To były same nowości 951 wydania listy DMC. Przypomnijmy, tydzień temu obchodziliśmy 950. Słuchajcie, wszystkiego mógłbym się spodziewać, ale nigdy tego, że są tacy, którzy no, rozpędzą się na 950, a zjadą na 950 pierwszą, czyli 951. Notowanie tydzień później. Witam, Max D po drugiej stronie. Facet trafił dopiero godzinkę temu do studia muzycznego Radia. Bracie, jak to się stało, że ty przez 7 długich dni jechałeś do nas? To jest długa opowieść i tutaj na antenie za bardzo nie mam, Maćku, czasu, ale po pierwsze chciałbym pozdrowić tutaj czat słuchaczy muzycznego radia oraz tych, którzy pierwszy raz słuchają DMC. A ja chciałbym podziękować za wspaniały prezent. Powiem wam, że tak naprawdę to trudno rozszyfrować, co to w ogóle jest. Piękna skrzynka metalowa, srebrna. Taki case idealny na fajny sprzęt. Otwieramy, a w środku jest co? Opowiadaj. W środku jest kaseta dla audiofilów firmy Tech O'Case. To jest kaseta z roku, jeśli się nie mylę, 89. Ona jest tak jak zwykła kaseta, tylko że do niej się wkłada takie małe szpulki o wielkości około 2 funtówki. Tak jak jeśli ktoś pamięta może z wcześniejszych lat 60-tych, 70-tych takie duże magnetofony szpulowe, to jest podobne. To jest prekursor dzisiejszej MP3, czyli tej karty, którą się wsadza i odtwarzacz i się słucha na tej muzyki. Tak samo w telefonie. To były w latach 80-tych taki wynalazek tej firmy oraz taśma, która tam była w środku, jest użyta, to jest firmy Maxell. I to mnie po prostu to troszeczkę zadziwiło. Ja nagrałem notowanie 904 na tej kasecie i po prostu powiem, że jest, że inżynierowie z tej firmy Tech postarali się o bardzo dobrą jakość nagrania. Tak samo chciałem tutaj pozdrowić no nie wiem, przyjaciół, kolegów, znajomych oraz ciebie, Maćku, tutaj, że w ogóle mi przez myśl nie przeszło, że tutaj w ogóle będę kiedykolwiek w studium muzycznego radia. Damianowi chciałbym podziękować za 950 i za to zdjęcie tutaj kaset razem z Walkmanem. Bardzo ci dziękuję i ściskam cię tutaj przez ekran. Max, ja śmiem tak, że ta kaseta, spróbujmy tutaj zadziałać na waszą wyobraźnię. Wyobraźcie sobie taką malutką szpulkę, która tak naprawdę powinna być wielka, przeogromna, powinna mieć przynajmniej 20 cm. Ona jest mała, jest pusta, a po lewej stronie jest pełna i trzeba wziąć, przeciągnąć sobie taśmę z lewej na prawą, zahaczyć na taki specjalny kołeczek, no i później przeciągnąć i w magnetofonie patrzeć, jak to ładnie się synchronizuje. Ponoć jakość cyfrowa, ja sprawdzę. Sprawdzę, bo mam... To ci gwarantuję, Maćku, że to nagranie jest studyjne. Gdzieś tam mam w piwnicy Technicsa, bardzo dobrej klasy, schowałem go sobie na inne czasy, no i dzisiaj taki test będę mógł przeprowadzić. Bardzo ci dziękuję, zrobimy zdjęcie, umieścimy na Facebooku, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Piękna pamiątka z 950 wydania. Powiedz mi, ale tak naprawdę w skrócie, jak to było, że jechałeś 7 dni? Miałem awarię po prostu na samym porcie, że tak powiem, auto mi się zablokowało, może w ten sposób, i po prostu trzeba było zawrócić z powrotem. Tutaj chciałem pozdrowić dużego Piotrka, który mi pomógł naprawić moje auto i od nowa jest. Czyli jechałeś do nas, po drodze się autko zepsuło, musiałeś wrócić z powrotem. Z powrotem do domu, tam gdzie mieszkam w Anglii, naprawić i jechałem z powrotem tutaj na prom. I dzisiaj jesteś z nami, z nagrodą z okazji 950 wydania listy DMC. Nieważne, dokładnie, że tydzień późny, fajnie, że z nami, Max D, jesteś. Gratuluję ci pięknie, pamiątka fajna, opiszemy ją, no i złożymy w takim specjalnym dziale, gdzie mamy wszystkie gadżety muzycznego radia stworzone przez naszych słuchaczy. Bardzo ci, Max, dziękuję. Ja to też, Maćku, dziękuję za to, za duże zaproszenie i za to, że ty jesteś z nami tutaj razem z muzycznym radiem. Całą ekipę tutaj pozdrawiam wszystkich z muzycznego radia. Ja was słuchałem praktycznie od samego początku z moimi przerwami, ale no z tym radiem mi się łączy bardzo dużo wspomnień. O właśnie, Michał tutaj dał kasetę właśnie na czacie. Może nie ten model, ale Soniasze jak najbardziej.
podobne. Podobne. Max, bardzo dziękuję. No i teraz no, liczę na to, że ten powrót nie będzie tak straszny jak dojazd do nas. Wielkie dzięki. A w ogóle gdzie jesteś, w Polsce? W jakim mieście? W tej chwili, może powiedzmy tak, Maćku, taka mała reguła. Wszyscy ci, którzy gdzieś tam podpisują się na forum nickiem i tak dalej, od dnia dzisiejszego, jeśli będziecie w studiu i Maciek wam udostępni mikrofon, do którego ja tutaj mówię, mówicie skąd jesteście. Więc dzisiaj MaxD890 z YouTube'a, to jest mój nickname, teraz jest Adam z Przyrzeczyna Zdroju. Tak samo jak jest Piotr Krzyszkówek, Damian Opatówek, teraz, od dzisiaj, Adam z Przyrzeczyna Zdroju. Dobra, wszystko wiemy. Wielkie dzięki. Trzymaj się. Dziękuję. Potęgi DMC, 951 wydanie listy. No tak, na przykład palimy jedynkę. Pierwsza 15, Szalin Fila, no to ładnie. Druga 30 nas zaskoczy.